Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Stark. A oto i dziś ponownie, tak już trochę plączę, Ratrupolis. I na wielkim wstępie powiem wam tylko tyle, że spotkała mnie dosyć nieprzyjemna sytuacja, w której byłem zmuszony usunąć aż chyba z 5 swoich filmów, gdyż był w wiecznym przetwarzaniu przez YouTube'a. Nieważne ile razy po prostu bym je wrzucał czy coś. Za każdym razem po prostu pliki te były w wiecznym przetwarzaniu, więc miejmy nadzieję, że będzie dobrze z tym nagraniem. No, powinno być, patrzę na to, że ostatnio Pillars of Eternity udało mi się jakoś wrzucić, ale dobra. No więc tak, powiem szczerze, było trochę więcej Ratrupolis, głównie jeden mecz właśnie, czym jedna rozgrywka naukowcem. Co mi dzisiaj też chciałbym powtórzyć, bo jak można się spodziewać, się nie udało. Gram oczywiście na Zanieczyszczenie 5. I w sumie nagrywam to w dzień, w którym Ratrupolis opuszcza Early Access, już tak oficjalnie. Inaczej mówiąc, jest to już pełnoprawna gra, a nie wczesny dostęp, chociaż jak na wczesny dostęp, nie będę ukrywał, gra była bardzo rozwinięta już od początku, dobra. Domek, jakieś fajne coś. Prokreacja, super. Dobra. Żeby nie było... To, że była w Early Accessie czy coś, dla mnie nie miało wielkiego znaczenia, wiecie. Jak się grało przyjemnie, to dla mnie to było wystarczającą motywacją, żeby dalej po prostu, wiecie, grać i tyle. Ale dobra, nie będziemy może na tym się skupiać. Może powiedzmy, jaki jest mój cel z tą serią, bo wiem, że ona w nieskończoność się ciągnąć nie może. A więc tak, pierwsza rzecz, którą bym chciał osiągnąć, to jest przejście wszystkich, jakkolwiek, tych przywódców. Tym razem już na Zanieczyszczenie 5. I jeśli by mi nie udało mi się, powiedzmy, przez jeszcze 3 odcinki, łącznie z tym 3 oczywiście, to może zmniejszę z powrotem do zera, czy tam do iluś tam. Ale no, po prostu chciałbym najpierw ukończyć chociaż raz każdym przywódcą na serii. Po czym może bym się skupił na tym, żeby spróbować zbierać brakujące mi achievementy, wiecie. Achievement Hunt, tego typu sprawy, po prostu móc powiedzieć, że 100% grę. Owszem, jedno to by oznaczało, że bym musiał grać w sumie powyżej fali 30 aż do bodajże 120, co jest takie męczące, więc starczy kiedyś na streamie i to pod okiem specjalistów bym robił. Przez specjalistów mam na myśli tych, którzy siedzieli przy grze od jej wcześniejszych czasów niż ja, znam się na tym lepiej w ogóle. Ale no, póki co to tylko taka spekulacja i dobra. Mamy handlarza, biorę to. Obronny szczurobot. I myślę, że to całe ucho, dalej nie wiem, czemu to jest ucho, ale biorę to. Powiem szczerze, kukurydza jako taka, jako karta jest bardzo dobra. Te szczuroboty mogą być jednymi z najlepszych obrońców, jeśli się je odpowiednio rozwinie. Dobra. Co tym razem mamy? W sumie nic takiego, więc wezmę to. Dorzucę mu hanta na wszelki wypadek i jak tylko przeciwniki przyjdą, to rzucamy elektrycznością. No. Ale wracając do tematu, no niestety przez to, co się działo z YouTubami, jestem zmuszony teraz odnawiać mi cały zapas, który robiłem na święta. Chociaż w sumie nie cały zapas, tylko to, co by mogło być już na przyszłość, coś teraz pewnie będę musiał wrzucać non-stop. Chociaż w sumie, dobra, już się plączę ze wszystkim, co chcę mówić. No, liczyłem na to, że po prostu będą spokojniejsze święta, rozplanuję moje odcinki trochę rzadziej. Ale oczywiście, nope. W życiu musiał zdecydować, że no, słuchaj, gościu, no nam to nie pasuje. Po prostu będziesz miał więcej roboty i tyle. Wiecie, nie żebym narzekał czy coś. Przynajmniej mam większą motywację, żeby się wziąć sobie pograć, jeśli mam wolną chwilę, niż dajmy to skupić się na jakimś nic nie robieniu. Ale no, niestety. To też oznacza, że nie wiem, jak to będzie, bo wiecie, prawdopodobnie jak to nagrywam, to już jeśli się wszystko uda wrzucić, to tego samego dnia, czyli 22 grudnia. A w związku z tym, no święta się naprawdę zbliżają, dużo roboty wszędzie, więc nie wiem, jak to będzie. Spróbuję oczywiście tam przygotować na przerwę świąteczną, wszystko tak dalej, ale to się zobaczy, rozumiecie. Niczego nie obiecuję, nic takiego i dobra. Z tego co pamiętam, jest achievement za wygranie z jednym doradcą. Mógłbym to spróbować osiągnąć, ale prędzej to zrobię nawet na zerówce tego zanieczyszczenia generałem. Na razie zbieraj im doradców. 20% ataku wszystkich kart. Nie najlepiej, nie najgorzej, dobra, jakaś fajna karta. Stacja złomu. Słuchaj, kart zakłóceń, dalej nie wiem, czy są karty zakłócenia.
Pewnie chodzi o złom, tylko nie wiem czemu zakłócenia tutaj są napisane. Bateria do ręki. Wezmę. Nie jest to może najlepsze, ale no. Zawsze chociaż jedną dostawę baterii opłaca się mieć ze sobą. I teraz tak. Czy jest tutaj coś przydatnego? Nie. Więc po prostu zrobię tak. No. Kukurydzy, jak widzicie, nie ma sensu nawet rzucać, bo nic nie dostanę. Ale tak, zboże, odpadki. Wiem, że mogłem na odwrót, ale no. Dla mnie to wielkiego znaczenia nie ma. Przy okazji chyba trochę szybciej schodzą niż było ostatnio. I dobra, mam 6 lub jeszcze wolnych, ale... Powiedzmy sobie szczerze, nie chciałbym ich teraz aktywować. Jeśli już, to bardziej przygotować drugi front. Pomału. Chociaż na obecnym drugi front nawet nie jest potrzebny, zawsze można po prostu przerzucać ich między sobą, póki jeszcze jest jedno pojedyncze to. Jedno. Tylko jest zboże, jak mam iść tak dużo. O, ustnik karty, poziom przywódcy, połowy złota. Ile mam złota? Dobra, biorę. Zachowanie, generator market. Oczywiście, że zachowanie. O, kupiec idzie. Super. Super po prostu. Dobra. Udało się zrobić przynajmniej jedną porządną rzecz. To teraz tak. Mur obronny. Nawet jeśli nie chcę, to muszę. Po prostu. Wiecie, bez tego raczej sobie długo nie poradzę. I to jest tak. Co by tutaj wziąć? Szpiegostwo nie ma sensu. Niech będzie zasadzka. No. I dzięki temu w ten magiczny sposób mogę sobie teraz właśnie kukurydzy użyć. Bardzo fajny sposób i... A. Ulepszyło akurat to, co niekoniecznie było potrzebne, ale dobra. Chociaż ser drugiego poziomu? Warto będzie trzymać. No, ale kontynuując, kukurydzy teraz już można zagrać. I... Jeśli chodzi o to, jak chciałbym rozegrać to wszystko. Albo dużo ich i szybka generacja złomu. Albo naukowcy i potem zdobyć jakąś kartę atak, czy pełno zasadzek i tak dalej. A złoto generować właśnie głównie dzięki kukurydzy. O, usuń kartę, domek, poziom przywódcy. Chociaż trzeci, może czwarty poziom przywódcy mi się przydał. O, w ogóle właśnie... Albo mi się wydaje, albo zmienili działanie generatora i on dużo szybciej daje te baterie. Jeśli naprawdę się nie mylę... Powiem wam szczerze, teraz dzięki temu w ogóle nie ma potrzeby ani trochę, żeby... Co to chciałem? Po prostu nie ma potrzeby, żeby chociaż trochę ulepszyć karty. De facto wszystkie po prostu będą się same ulepszały dzięki temu, że mam co 30 sekund jedno ulepszenie. Dobra, przymrozimy sera i ucho. Też dalej nie wiem, czemu to się nazywa ucho. Dobra, znowu zachowanie? Wow. A, ten ser używamy, zboże. Nasz przypadek jednego takiego tutaj, tutaj też to głównie zmyślę na kartach. I... O, co my tu mamy? Ekspansja, legendarna karta, jest coś bardzo fajnego. No to jest ciekawe. Ale nie. Zbyt ryzykowne. Powiem szczerze, chyba wezmę to. Jeśli uda mi się zdobyć dużo ataków, zasadzek i innych rzeczy, co nawet nie ma co mówić o tym. Jak o czymś nie... Całość sytuacji i jakieś nowe wydarzenie. Prawda, mam tylko jednego szczurobota, ale tracisz całe złoto. Plus 3,12 do wszystkich zdobytych kart szczurobotów. Okej. Okay. Pozwólcie, że przeczytam opis i żeby nie było, wezmę to, bo mam chociaż jednego szczurobota, co nawet jest dobrym wyborem moim zdaniem. Kaprys uczonych. Oto co wiodło stary Ratropolis do ruiny. Ale ja jestem inny. Naukowiec kontynuuje pokaz szczurobotów. Musisz już zrozumieć, że aby chronić naszą nową osadę, trzeba inwestować w nowe technologie. Uważam, że przyszłość leży nie w manipulowaniu ciałem, ale w maszynach. Chcę, żebyś opłacił moje badania nad rozwijaniem technologii szczurobotów. Dobra. Szkoda, że tylko jeden. Gdybym miał ich więcej, to byłoby super. Ale no, patrzcie. 6/62, no... Jako statystyki wyjściowe, to jest super. Dobra, to teraz co? Oczywiście. Ser poziom drugiego, może być. Dobra, dawajcie ich szybciej.
przy okazji jeszcze jedna rzecz, co my tu mamy? Montaż nie. Ulepszenie nie ma sensu. Zasadzka. Niech będzie zasadzka. I jak tam kukurydza? Dalej 80. Ha. W takim wypadku muszę poczekać, aż się skończy działanie zboża, żeby ją zarzucić, bo jednak pieniądze się przydadzą teraz. Dobra. Po wszystkim teraz mogę w sumie zasadzkę rzucić, żeby... Możemy po prostu ją rzucić, wiecie, zawsze coś darmowa. Akcja. I tak, skrzynka. Tutaj mamy coś przydatnego. Obronny szczurobot. Szkoda, że teraz wiecie, a nie wcześniej, ale... Nie. Biorę bombę. Muszę po prostu już inwestować w karty ataków. Inne takie, dobra. Teraz muszę mieć gwarancję, że ulepszy się tutaj. I co my tu mamy? 90, okej. Okay. O, czyli teraz już nie naukowiec, teraz to jest badacz. A. Wydam wszystko, co mam, ale powiem wam szczerze, ja wiem, że oni są przyszłością naszej wygranej, jeśli się uda wszystko dobrze przygotować. Nie coś przemieszać. Mam jeden złom. Zobaczmy przy okazji, co jeszcze tutaj się trafi. Montaż to nie. Śledzenie nie. Ulepszenie. Ja nie wiem, czy to było nietrwałe w kontekście trwałe ulepszenie, czy nas, czy nietrwała karta. Bo szczerze naprawdę nie wiem. Ale i tak ustawię bombę. Niech sobie wybucha. Przecież bym dostał... Tak, padł jeden z nich, bo dostałem złomy. A tutaj jest coś fajnego. Niby jest kolejne ucho, czyli kolejna kukurydza, ale... Powiem szczerze, muszę usunąć póki co zboże. Jest dużo gorsze od kukurydzy, nie ukrywajmy. A zajmuje podobną ilość miejsca. Więc no. Czemu nie mogłem jednego z nich dostać? A no dobra, w sumie byli już tam, więc... Trzeba w sumie jednego, mam tylko jednego. Dobra. Mniejsza z tym, co się ulepszy. Złom poziom drugiego. Stop poziom drugiego. 5 złota więcej w sumie. Dobra. Zaraz dostaniemy na szczęście to wszystko. I naukowiec też drugiego podobno, czy tam poziom, czy tam badacz w sumie, no ale wiadomo, o co chodzi. Dobra, naprawa, montaż, to zbiórka, pełna noc. Nie ma niczego sensownego, to niech będzie zasadzka. Oczywiście zużywam na pierwszego lepszego, tak, tak. Gdyby mogłem to zrobić lepiej, bym miał wtedy większy zarobek z kukurydzy. Też teraz w sumie będę miał jeszcze większy zarobek. Że tylko mi ktoś padnie. Oczywiście. A z tym problem nie powinno być. Takie smutne, ale prawdziwe. Chociaż no, nie ukrywam. Mam naprawdę farta, że trafiło się to akurat, co się trafiło. A kolejny doradca. Dobra. Nie najlepsza, ale niech będzie. Mi 5 kosztów przytasowania za każdą zbytę kartę w ekonomii. Nie ukrywam, badzie. Usuń kartę, zbuduj dom. Dom. Zdecydowanie musi to być dom. No i badacz poziom drugiego niestety przepada. A, czyli te bonusy chyba były tylko tymczasowe niestety. Okej, tutaj jak mamy? Jeden bot, dwóch takich, jeden taki. Tutaj dwa boty, jeden taki, jeden taki. O, jakieś wydarzenie. Musi mieć co najmniej jedną kartę bomby. No halo, mam bombę. Mam jakąś dobrą kartę? W sumie mam co? Dobra, zobaczymy, co się stanie, jak mi to oddam. O, okej, fajne. Ja mówię szczerze, nigdy mi tego nie oddawałem, więc nie wiedziałem, jak to będzie, ale okej. Znaczyłem co prawda kartę, która była naprawdę mocna w moim odczuciu, ale no. O,
Dobra. I zaraz 3, 2, 1 i bum. Wszystko padło prawie. Nieźle. A tu mamy zdobyć za każdą kartę wojskową. Nic takiego szczerze mocnego. O, fabryka. Minus 3 sekundy czasu odnowienia tego. Zdecydowanie warto będzie. Dobra. 100 zł za każdego motylka. Kolejny badacz. Biorę. O, motylki, motylki, widzę motylki. Fabryka, nawet nie będę czekał. No i niestety złomby się znowu zmarnowały, jeśli bym tego tak nie zrobił, więc tak, tak. Oczywiście, no i chociaż trochę zarobię. Zachowanie na kukurydze. I no. O, oczywiście, taka kolejność, tak, tak. Idealne rozdanie, teraz tylko poczekać, aż się skończy prokreacja. Będę miał na jednego badacza jednego obronnego szczurobota. Mhm. I szczerze, badaczy chyba będę dokładał tutaj. Wiem, że oni nie są jakoś szczególnie mocni w ogóle, ale no. Będę ich tu dokładał, bo jednak tu jest mniej trochę wszystkiego. A, czyli już oni się zaczynają. Super. To ta strona z pewnością niestety padnie. Dobra. No i dalej, rupa piu. Piu, piu. I dalej piu. I zacznij naukowiec. Tam w sumie badacz, naukowiec dla mnie to jest jeden grzyb. Statyczność, 3 obrażeń, zaplikuj elektron. Powiem szczerze, to jest takie meh w sumie, ale moim zdaniem lepsze niż zasadzka. Bo to można rzucić na dużo, jak ich sporo zgromadzę, to no, szybko będę mógł to robić, co tym razem. Slamsy. A, mogę wziąć, nie wiem czy będę używał, ale wiecie, tak na wszelki wypadek nawet. Dobra, tutaj trzeba jakieś podbudować. Kukurydza, tak. No oczywiście, bo jakbym mógł dostać coś, co jest mi akurat potrzebne w danym momencie. I teraz tak, jeśli poprzednia była umiejętnością tutaj 3 statyczne, nietrwałe. Idealnie, szczerze. Idealnie. I teraz będę mógł wrzucić to i dostać jeszcze kilka takich. Nie jest to może być najlepsza opcja, ale no. Przynajmniej będę miał jakiś sposób na to, żeby łatwo unicestwić trochę wrogów. I tak. Dobra. O, akurat bomba. Super. Nie wiem, czy musiałem jej używać, wiecie, ale no. Okej, jaka sytuacja? Rozbudowa dom, usuń kartę. W sumie długo trzeba będzie to już usuwać. Ale no, obecny moment, czy wiem. Bardziej brakuje mi szczurów niż kart. Dobra, trudno. Trzeba pozbywać się już tego, co przeszkadza. I okej. Okay. Jest jak jest, więc teraz na tą stronę leci to. Badacz poziom drugiego akurat zachowany, więc super. I slamsy. Jest coś dobrego tym razem? O. Okej, okay, nie. To nie będzie potrzebne, bo mi się złom właśnie zniszczy. Kości. Niech będą kości. Dobra, bossu nadciąga. Nie wiem, jak mam sobie z nim poradzić. Dobra. Na szczęście to jest jeden z tych większych bossów, więc chociaż trochę go, wiecie, podranimy tym wszystkim. Dobra, naukowiec, idziesz? Bo musimy dać tego naukowca drugiego poziomu. Ja byłoby znacznie lepiej. Nie pomyślałem. Hmm.
Co się niespodzianka? Nikt mi nawet nie padł. Dobra. Ulepsz losową kartę, kiedykolwiek postawisz miasto. Powiększysz miasto murami obronnymi. Czyli ulepszanie kart za mury, nie. Tutaj badania. Super, ale to tak jakby nie. No, jedyna sensowna opcja na obecny moment. Jak to tu wygląda? No niestety mam strasznie słabą linię frontu, więc naukowiec tutaj. Laboratoryjny też tutaj. Odpadki, tak. Tak, żeby chociaż dostać jeden. Slamsy. Teraz będą już same slamsy poziomu drugiego. No cóż. Wiecie, nie jest to najlepsza opcja, ale to trudno się mówi, będę miał przynajmniej lepsze slamsy. 8 drożdż, 2 elektrony, dobra. Zawsze coś. Przy okazji tutaj co jeszcze mamy? Dobra. Wow, dobra, burza jest naprawdę super zdolnością. Jak tylko będzie okazja, muszę ją zdobyć tak naturalnie sobie. Ale no to... Jeśli to jest tak, jak ja myślę, to właśnie za chwilę stworzę sobie jednego szczurbota, który będzie miał... HP. Uwaga, uwaga! Tak, plus 150 HP, czyli to jednak są złomy. Poziom przywódcy, koszt wszystkich kart budynków, losowa epicka karta budynku, losowa epicka. Jak zwykle. Co to mamy? Szczurbot niespodzianka, ogłosi przyległych na 3 sekundy, jak zginie. Montaż... Farma. Albo rozbudowa. Myślę, że wezmę farmę, jak mam już spichlerza. Wyzwanie. Co to mamy? Doradca wojskowy, budynków ekonomiczny, wojskowy. I ulecz sojuszników 50% max HP. Kiedykolwiek zakończy się fala. Nie będę was okłamywał, nie jest to może jakieś super przydatne, czy jakieś super nie wiadomo jakie, ale... No przydatny, przydatny moim zdaniem. Szkoda tylko, że nie uda mi się zdobyć pozostałych z Slay the Spire. Gdyby się udało, to by było super, miał po prostu achievementa. Jak tam... Dobra, mam 6 wolnych szczurów. Więc prokreacja oczywiście. I teraz tak... mur obronny bym chętnie postawił, ale nie mogę. I teraz tak... Farma tutaj. Spicer już będzie na tamtej stronie. Nie mogłem zrobić farmę plus, może nawet. Spichlerz plus też jest dobrym wyborem. O, jeszcze mur plus. Wow. Nieźle. Dobra. Jak ta strona wygląda? W sumie wygląda spokojnie. Okej, okay, już stawiamy mura plus. Co my tu mamy? Laboratorium. Co 120 sekund zobaczy jedną z dwóch kart umiejętności. Nie wiem, czy to jest to mądra decyzja, ale ja to chcę. Bateria. Niestety tylko na to, ale no. Oj, jeszcze bomba doszła. Dobra. I co my tu mamy z takich porządniejszych rzeczy? Tupiąca żaba? Dobra, nie ogarniam, o co im chodzi. Jaka żaba i czemu jest trująca, ale okej. Okay. Wciąga wyzwanie. Ojej, mur zaraz mi padnie. Tego niestety nie zauważyłem. Ale dobra, skoro mur ma paść, to niech pada. Odbudujemy wszystko na szczęście po tym, jak już się bitwa skończy. Nie będziemy mógł zrobić tej swojej szarży, dobra. O, bateria, 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 super. Chociaż tyle udało się osiągnąć. Okej. Prokreacja, nawet nie wiem, co tam było innego dostępnego, ale prokreacja, no. Tam przez się mówi, że to jest porządne. Dobra, spichlerz. I... O, a właśnie, czyli klikanie motylów ciągle mi daje kasę. Myślałem, że to tylko chwilowe. A proszę, to na stałe jest. Dobra. A może zanim coś jeszcze zobaczymy, co my tu mamy. Okej, okay, alchemia nie. Agencja wywiadowcza.
Nie. To. Co siódmy ulepszony, no. Po prostu coś idealnie komponuje do tego, co mam obecnie. Gorzej tylko, że no. Co z tego, że to posiadam i w ogóle, jeśli zaraz mi tutaj padnie wszystko. Dobra, szybciej, odnawiaj się szybciej, proszę cię. Dobra, odnowiło się i teraz tak, bomba jest pewniejsza moim zdaniem. Wbrew wszystkiemu, no naprawdę bomba jest pewniejszym teraz strzałem niż jakieś inne umiejętności. Akurat wybuchła, także nic nie zrobiła, super. Gdybym teraz miał tego gościa, patrzcie, jaki jest piękny, po prostu plus 50 HP dla niego. Niestety, wszystkie przepadałem. Dobra, laboratorium. Czym prędzej muszę je postawić, nawet jeśli kosztem większości, wiecie, kasy. I dobra. Jak tam farma? 70 sekund jeszcze. Rozbudowa, domek, usuń kartę. O, usuń. Muszę usunąć po prostu te sery. Czym prędzej. Bo nie ukrywam, one chyba są już najsłabszym ogniwem całego mojego wszystkiego. Dobra, żeby nie było. Okej. To szczerze nawet postawię. A on teraz czeka na dużo złomu. Powiem wam szczerze, nie ma przebacz. Bez sporej dawki złomu go nie rzucę. Ale najpierw może zobaczymy jeszcze jakieś karty tutaj. Okej. No chodźcie, chodźcie, chodźcie przeciwniki. Zgodnie z tym, co mówiłem, muszę tutaj zarzucić. I widzę, że teraz kasy głównie zaczyna brakować, co nie najlepsze, ale jakoś musimy sobie poradzić. W takim też wypadku najpierw czekam na kukurydzę, potem dopiero coś dalej ewentualnie. Chociaż w sumie jeśli farma zaraz się aktywuje, to będzie dobrze. Dobra. Dobra. Poziom. To teraz byłoby super i w ogóle, ale nie. Poziom przywódcy też nie, no. Ostatni ser trzeba wyrzucić. I potem nie będę ukrywał, już wyrzucę slamsy. Ja wiem, że może to dla niektórych być trochę szokiem, że przecież to jest nieskończone źródło nieszczurów czy coś, ale te miejsca chciałbym zostawić na jakieś porządniejsze rzeczy, a nie na slamsy. Okej, dobra. Mutant na wszelki wypadek. Przetasowanie. Oczywiście moc. Wezmę to szczerze i teraz co jest? Od 250 do 305. No. Mógłbym to wszystko zrobić. Mogę wrzucić 3 najdroższe karty. Nie wiem, co jest, to, że źle zrobił w ogóle, ale dobra, mniejsza z tym. Jak sytuacja wygląda? No już teraz nawet nie ciekawie, więc tak. Aha, to jest jeszcze gorzej. No ja dzisiaj jestem pewny. Nie wiem, że dzisiaj nie powinienem chyba grać w Atropolis. Wygląda się w takim natłoku obowiązków i w ogóle spraw, którymi muszę się zajmować. Okej, okay, odpadki. Nie. Tak. Teraz odpadki, teraz to jeszcze do tego. Powiedzmy, że użyję. Ponowne użycie. I teraz tak, ponowne użycie. Bateria. No i zachowanie niech będzie. Teraz zdobądź kartę, jakaś dobra jest. Przenie super, ale nie. I teraz tak, z tych wszystkich rzeczy, które tutaj mam, co jeszcze mi nie jest zbytnio potrzebne, no slamsy, jak już mówiłem. Kurydza na pewno. Przy okazji, cześć kupiec i co my tu mamy? Losowy budynek, losowa ekonomia. Budynek, spichlerz, dobra. Mam jedną farmę, co prawda tylko, więc nie wiem, czy to jest aż takie warte uwagi, ale no. Dobra, szczurobot.
To są wszyscy. Jeszcze tutaj co to mamy? Ponowne użycie. Bomba. Bomba, zdecydowanie bomba. A właśnie kupca nie sprawdziłem. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Dobra, jeden murek na wszelki wypadek dodam. Prawdopodobnie tutaj postawię. O nie. No tu mamy problemy. Może chociaż bomba coś działa tym razem. No niestety nie zapowiada się na to, żeby bomby dużo miały robić teraz. A całe szczęście metalia jest już teraz w miarę mała, więc nawet jeśli to wiecie. Szybko gdy przez nim przychodził, dzięki moim wszystkim tam gratisom tych rzeczy. No, a niech się plącze. No chodzi o to, wiecie, że mam dużo rzeczy, które pozwalają mi łatwo dobierać karty i częściej je dobierać. Mi tyle. Boże, jest zły. Nie wiem, po co to wszystko robi, ale no. Spodziewałem się lepszej reakcji, ale niestety. Damy radę. Widać, że damy radę. Będzie ciężko, ale damy. I jeszcze teraz. Dobra. Nie będę ukrywał, jestem zadowolony nawet z tego, że udało się już 20 falę dożyć tym naukowcem. Tylko, że najprościej w świecie naukowiec 20 myśliorów, 15 zdobądź plus 5 podatku. Mieszczury, szczerze. Wiem, że może nie jest to najmądrzejsza decyzja, ale jednak coś czuję, że mieszczury bardziej mi się przydadzą. Dobra, rozbudowujemy. Tutaj zarzucam kolejny mur. No jednak. Tak, jajo potwora, co tu mamy? Fajna karta, drogie to jest w użyciu, co prawda, ale no. Może nawet wezmę. Na wszelki wypadek będę miał jakieś tam jeszcze wsparcie. W ogóle jakieś wydarzenie. Co my tu mamy? Rozproszę mi grę za 300 zł. Dobra, stop. Dobra, warto było. Super, jak na złość teraz nie mam. Nie ma bomby. Ale są kości na szczęście. Więc no. Sytuacja, mur jeszcze nie naruszony, wyzwanie kości. Szczerze wezmę kości, nie są może najlepszą kartą ogólnie, bo lubiam sporej mierze, sporej właśnie mierze na szczęście, ale obudujmy coś, zobaczmy jak tam sytuacja. Oj, mur pada i to ostro. Kości sam złą. No po prostu pięknie. Oczywiście. Oczywiście po prostu musiało być jak jest. Dobra, nie, mocno nie lubi. Ja to po prostu czuję. No i jajo potwora. 100 życia. 2 pancerze, czyli zmniejszone 2 i no, tak po prostu 2 czy 3 sobie zniszczyło i tyle. Nie. Zawsze mam te same chyba problemy. Kończy to naprawdę tak samo. I mówię szczerze, że to nie są już spekulacje, po prostu to już zauważyłem, że za każdym razem jest tak samo. Jest pieniędzy z tymi problemami. Problemy finansowe, rozumiecie? No i nie odbudowałem tego, więc teraz koniec, super.
To jeszcze nie ma pieniędzy na to, żeby bomby poustawać. Te bomby i tak widać. No niewiele już robię. O, dobra, 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 jest burza, jest burza. Może ona jeszcze trochę podratuje sprawę. Oczywiście, że nie. Po co? Czyli moje finanse mnie zabiły jednak. Nawet farma nie pomoże, no niestety. Powiem szczerze, fajnie się gra w ogóle, ale chyba jednak łatwiej by było, gdybym grał bez tego zanieczyszczenia na naukowcu. Albo gdybym rozsądniej trochę dobierał karty i w ogóle. No trudno, ale przynajmniej, wiecie, przynajmniej będziemy mieli kolejne ulepszenie i 21 falce i tak jest. No moim zdaniem dobrym wynikiem. Nawet bardzo dobrym. Dobra, krótkie cięcie było, jakby zapewne zauważyliście. Ale no, udało się po prostu odblokować nowe karty i patrzcie, jakie fajne. Chciwość przednio była zagrana ekonomii 70 złota. Fajne. Trudne do użycia, ale okej. Okay. I poprzednia była umiejętności dwie karty. Super. I szpieg. Straż tylna, trzy ataku i poprzednio wyrzucona była karta wojska. Nie rozumiem, o co chodzi z tym. Wyrzucona, chyba użyta. Ale no, bardzo fajne. Tak się jak z tego nie spodziewam już teraz. A w kolejnym odcinku. Tak więc dziękuję wam bardzo za uwagę. Następny odcinek będzie oczywiście też na Skażeniu 5. Nie wiem, czy szaman, czy no, czy ten, jakim tam nawigator, ale coś się sprawdzi, ewentualnie budowniczy. No i dobra, to tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.